Witam, witam, witam. Dzień życia Linuksiarza. Tak, Linuksiarza, dobrze słyszycie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się prezentem, który otrzymałem. O, to będzie lepiej widać. Prezentem, który otrzymałem od Komputronika. Jest to myszka gamerowa. Sobie odwrócę do światła. O. To jest coś takiego, jakoś chujowo widać. Poprawię sobie oświetlenie. Teraz lepiej. O, jest to taka myszka gamingowa Silentium PC z takim oznaczeniem. No, to są jej parametry. 8000 DPI. Ja pier. Dostałem ją w prezencie jako zaufany klient za bardzo niską cenę, a dosłownie 50 zł. Musiałem zapłacić tylko za nią 50 zł. No. Niezła. Więc sobie rozpakujemy. Rozpakujemy sobie myszkę. Unboxing wykonamy, tak zwany. Co się znajduje wewnątrz opakowania? No to tu mamy jeszcze tylko. O. Ten superkomputer się uruchomił na Linuxie. Jak widzicie, wystartował z buta. Mamy tutaj komputer na Linuxie. No, jak już mamy unboxing, to od razu pokażę Wam. Mamy tutaj Intela i9, 10900, 10 generacji, 10 rdzeni, 20 wątków, 32 GB pamięci RAM, dysk na system GoodRAM PX512, tam PX500, on się jakoś tam zwie, NVMe 512 GB tylko na system. No i zapierdala to jak rakieta. Dobra, przejdźmy do myszki. Instrukcja obsługi, wiadomo, że w języku polskim. Mamy tutaj dosłownie wszystko. O, zobaczcie. No to podbieramy sobie pewnie oprogramowanie ze strony producenta. Mamy opis wszystkich przycisków i tak dalej. Kto czyta instrukcję obsługi? Przejdźmy do myszy. O, patrzcie, pięknie się prezentuje. Czarne wykonanie. Tu mamy sensor optyczny. A teraz sobie ją podepnę pod komputer i zobaczycie, jak ona działa. Wiecie, 8000 DPI, jak to się mówi. Tylko myślę, żeby mi się myszka nie spier papier, bo będzie problem. Sobie kawałek, o, kabelka wyciągnę więcej. O nie, nie uciekaj. Dobra. Tak się myszka prezentuje. Sensor optyczny. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to lata. Ja pierdolę. 8000 DPI to faktycznie robi różnicę. Nawet delikatnie rusza, ma. Zobaczcie, jak to lata. Ja pierdzielę. To jest normalnie kosmos. Fajnie. Mieni się wszystkimi kolorami. Uj. Dobra. Tutaj mamy diody, jak zresztą widzicie. O, tak to wygląda wewnątrz i fajne podświetlenie różnokolorowe. Tak samo podświetlenie jest rolki. Dosyć bajerancko to wygląda. O, podpięta pod komputer, żeby nie było, że pod powerbank podpinam, jak niektórzy. Tak się prezentuje, fajne podświetlenie. Tak na biureczku to będzie się fajnie prezentować. Taka podświetlana mysz. O. Wszystkie kolory RGB. Oczywiście w Windowsie jest to programowalne, a w Linuxie to wiecie, nie ma oprogramowania do zarządzania podświetleniem. Zobaczcie, mój komputer ma diody RGB, a nie mogę zmienić ich koloru, bo nie ma oprogramowania na Linuxa. Jeszcze nikt po prostu tego nie napisał.
Ale to się zmienia. Już wiecie, sterowniki pod RX 580 na Linuxie już są wbudowane w sam system. Jest bardzo dobrze. Już niebawem poszły już przecieki, że AMD udostępni na Linuxa swoją aplikację odnośnie kart graficznych, więc już niedługo będzie zajebiście. Więc tak wygląda myszka. O. Za 50 zł, więc powiem wam tak, za 50 zł, żeby kupić taką myszkę, to naprawdę, wiecie co, trzeba się napier... O. Jeszcze dostajemy naklejkę. I te, o Jezu. I dostajemy podkładki pod myszkę, te teflonowe, które są o tutaj zamontowane. No i nic poza tym w opakowaniu, ale powiem szczerze, jak na produkt za ponad 140 zł, a ja go dostałem w obniżonej cenie, w prezencie za 5 dych, więc naprawdę dziękuję, że tak dbacie o zaufanych klientów. Nieźle, nieźle. Fajna myszka. Niezły unboxing, powiem szczerze, udał mi się. No wiecie, powiem wam, że ja rozłożę tą instrukcję. Dobra, wiecie, tu mam cały mały trochę pierdolnik. O. Jest po polsku. No to będę powoli, wiecie, skup się. O. No i wszystkie parametry. Kompatybilność i tak dalej. No programowe przyciski pewnie programujemy w aplikacji i tak dalej. No dobra. Instrukcja na bok. Tak się prezentuje myszka 8000 DPI, więc wiecie, robi to gigantyczną różnicę. Na przykład jak ja na Linuxie napierdalam Euro Trucka Simulator, to dobra myszka to podstawa. Okej, to by było na tyle. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam, Piorun Elektryk ze swojego studia razem ze superkomputerem na Linuxie. I życzę wam miłego dnia i zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Bawcie się dobrze i trzymajcie się. I jeszcze chciałem nadmienić, że odpisuję na wasze pytania i komentarze, ale po prostu czasem odpisuję w nocy, bo jak jest, ja pracuję, więc też muszę swój czas poświęcić i chodząc do pracy i w domu różne rzeczy ogarniając, więc bądźcie wyrozumiali, że czasem po miesiącu albo po dwóch dostajecie odpowiedzi, ale was dobija do mnie tylu, że naprawdę nie jestem w stanie co chwilę odpisywać wszystkim. Więc przepraszam bardzo wszystkich za to, że musicie często czekać. Dobrze, trzymajcie się.